Witajcie serdecznie w kolejnej części. Dzisiaj będzie wyjątkowe nagranie. Zachęcam wszystkich do wysłuchania całości do pozostania z nami, do końca filmu. Będzie troszkę matematyki, to znaczy nie samej matematyki, ale trochę się podeprę matematyką, aby wam pokazać bardzo, bardzo, bardzo ciekawą rzecz, ponieważ no, mamy takie szczęście żyjemy w tak ciekawych czasach, że z mojej perspektywy, z perspektywy kogoś kto się zajmuje astrologią, astrologią wedyjską, mamy przypadek dosyć osobliwy, tak? Tutaj myślę cały czas o tym czacie GPT, który jak dla mnie Myślę, że dla Was po tym nagraniu też to będzie oczywiste. Jak dla mnie jest dowodem na to, że no właśnie, jest dowodem na prawdziwość modelu astrologicznego. Chcę tutaj dzisiaj podeprzeć rachunkiem prawdopodobieństwa i pokazać Wam, pokazać wam że horoskop Chata GPT nie jest przypadkowy, jest bardzo, bardzo wyjątkowy. I tutaj nie mówię o tym, że no bo w pewnym sensie każdy układ nieba jest wyjątkowy, tak? Więc każdy horoskop jest wyjątkowy. Nie o tym tutaj mówię, to też jest prawda, ale ten horoskop jest pod tym kątem taki niespotykany i unikatowy, że występują w nim pewne mocne ustawienia typowo astrologiczne. Co to oznacza, za chwilę to wszystko wyjaśnię, tak? Więc jeszcze raz mówię, że tu nie chodzi o wyjątkowość na zasadzie, że każdy horoskop, każdy układ gwiazd jest w pewien sposób przecież wyjątkowy i to jest prawda. Tutaj chodzi o coś innego. Po prostu w astrologii mamy coś takiego, jak ściśle zdefiniowane. Pozycje dla planet, które są uznawane za takie korzystne, tak? To za chwilę do tego przejdziemy. Za chwilę to wszystko wyjaśnię, ale krótkie wprowadzenie. Czy wiesz, że wykonanie horoskopu, tak to sobie tutaj napisałem, czy wiesz, że wykonanie horoskopu, czyli de facto wykonanie analizy obrazu nieba dla określonego momentu w czasie, dla przeróżnych zdarzeń, fenomenów wszelkiej natury, choćby taka analiza obrazu nieba, dla wydarzeń politycznych, społecznych, naukowych, właśnie też odkryć naukowych, czy zdarzeń niekorzystnych typu katastrofy, katastrofy naturalne, jakieś wypadki. To nie jest niczym wyjątkowym. Czyli wykonywanie takiego horoskopu jest tak naprawdę bardzo mocno standardową procedurą wśród astrologów. Mówię o tym dlatego, abyście wiedzieli, że to, co tutaj zrobimy, nie jest jakąś też jaką fanabarią astrologiczną. Nie, jest to rzecz bardzo zwyczajna, standardowa procedura. Podstawową ideą, która za tym stoi, jest ta, że wszystko na tym świecie jest kontrolowane przez te określone energie, nazywane w astrologii planetami. Kontrolowane, lub mówiąc inaczej, te rzeczy są wyrazem. Tak, jak tu napisałem, kontrolowane, mówiąc inaczej, jest to wszystko wyrazem działania tych energii, tak? Można to też określić. No więc jeśli ChatGPT jest czymś wyjątkowym, a przecież tak ta technologia przez wielu z nas jest postrzegana tak też w opisach, w narracji różnych ludzi jest to tak przedstawiane jako coś faktycznie przełomowego w naszym świecie to również horoskop, to właśnie horoskop musi to jakoś uwidaczniać, tak? Więc ten układ nieba też musi być wyjątkowy. tym, że jeszcze raz mówię, że nie chodzi o samą niepowtarzalność każdego układu na niebie, bo faktycznie w każdym momencie mamy niepowtarzalny układ na niebie. Nie o to tutaj chodzi, a o coś dużo, dużo więcej, tak? Więc co to oznacza wyjątkowy? W astrologii mamy... Generalnie myślę, dwa takie podstawowe układy, bardzo klasyczne, które określamy mianem korzystnych układów planetarnych. Mam tu na myśli po prostu planetę we własnym znaku i ta pozycja jest bardzo czymś ściśle określonym, tak precyzyjnym. Dla przykładu, Wenus w dwóch znakach. Jest we własnym znaku. Za chwilę to pokażemy jeszcze na przykładzie grafiki. Drugi rodzaj to jest wywyższenie takiej planety. I to jest taka naprawdę baza, podstawa klasyka astrologii. I ma to bardzo mocne przełożenie na to, co obserwujemy w naszym życiu. Czyli, dla przykładu, jeśli twój horoskop uwidacznia mocnego Merkurego, tak? niech ten Merkury będzie we własnym znaku albo właśnie wywyższony. To znaczy, że ty masz mocną komunikację i to będzie coś bardzo widocznego dla ludzi z twojego otoczenia, tak? Możesz być dobry biznesowo i tak dalej, i tak dalej. To jest, to nie jest jakaś teoria, tylko to jest coś wyraźnego, coś, co można zaobserwować namacalnie. Jeśli masz mocne słońce. To będzie to się wiązać z dużym autorytetem, albo z dużym ego, to pokazuje nasz większy potencjał w obrębie danego obszaru życia. No, jak tutaj napisałem, takie mocne planety zapowiadają określone efekty, bardzo widoczne takie potencjały. No i bez znaczenia, czy mówimy o horoskopach ludzi, to są. Horoskopy urodzeniowe nazywają się Jataka. To nieważne, czy mówimy o takich horoskopach, czy o horoskopach ukazujących zdarzenia, sytuacje polityczne, społeczne, jakieś wynalazki i tak dalej. To nie ma znaczenia. No, więc, tutaj, jeszcze kilka rzeczy. Myślę, że tego nie będę odczytywał. Po prostu mm, tu mamy slajd dotyczący mm, tego, że planeta jest we własnym znaku. Nazywa się to swakshetra z sanskrytu albo Domicyl. To pokazuje wzmocnienie planety, to pokazuje naturalne dopasowanie do energii znaku. Poprawia to funkcję działania planet i ukazuje mniejszą skłonność do wadliwego funkcjonowania, więc generalnie jest to coś bardzo znaczącego w horoskopie, i my byśmy chcieli mieć dużo takich planet, które będą mocne. Wtedy mamy więcej możliwości w życiu. Tą grafikę już chyba znacie. Tu przedstawiam planety we własnym znaku. Dla większości planet mamy dwa miejsca w całym horoskopie, gdzie planeta jest we własnym znaku czyli svakszetra. Dla przykładu Wenus widzicie, by w byku i w wadze to jest svakszetra. Jowisz w rybach i w strzelcu svakszetra. Jedynie księżyc i słońce posiadają tylko jedno miejsce w horoskopie, gdzie są swakrzetra, tak? Słońce jest w Lwie, i księżyc w raku. No i jeszcze rachu i ketu, dwa węzły księżycowe, chociaż nie są to takie standardowe planety, no ale to nie ma w tej chwili znaczenia. Rachu i ketu też jest tylko szetra w jednym ze znaków. I to jest to. Drugi rodzaj tej wyjątkowości to jest egzaltacja, wywyższenie. Więc odnosi się również do bardzo szczególnego, bardzo precyzyjnie sformułowanego miejsca dla danej planety w określonym znaku, gdzie ta planeta nabiera dodatkowej mocy. Jeśli masz wywyższoną planetę, oznacza, że masz duże. Potrzeby w obrębie rzeczy, które się wiążą z tą planetą. Jak to się przedstawia, mogę Wam powiedzieć na swoim przykładzie, chociażby, bo ja mam właśnie Jowisza wywyższonego, czyli wraku, i to może pokazywać niepohamowaną chęć zdobywania wiedzy. I faktycznie coś takiego w życiu obserwuję, zawsze od, odkąd tylko pamiętam no, zawsze takie różne, właśnie, tematy świadomościowe i tak dalej, i tak dalej. To zawsze było u mnie bardzo mocne, tak? Jowisz jest sygnifikatorem wiedzy albo przekazywania wiedzy. Więc um, planeta wywyższona um, posiada swoją moc um, i chce się bardzo mocno realizować. Jest uważana też za coś korzystnego, chociaż może też dawać pewne wyzwania w życiu, tak? To, um, Ale to też jest trochę inny temat. Generalnie jest to coś korzystnego. Jak wyglądają te planety wywyższone w odniesieniu do znaków przedstawia ta grafika. I tu już tylko mamy jedno miejsce dla jednej planety, tak? Jak Swak dla, dla większości planet to były dwa znaki zodiaku, tak, planety wywyższone, czyli uczcza Gracha, to już jest tylko jedno miejsce. Czyli Słońce tylko w Baranie jest wywyższone. No, i tu mamy chociażby to odniesienie do ostatniego naszego nagrania dotyczącego Freuda. On miał to słońce wywyższone, tak? czyli ta siła przebicia, wiara w siebie. No, to też może pokazywać to duże ego, nawet zbyt duże ego. Eee, Hitler też, po, też tutaj miał słoneczko. Tak? No, i to są takie cechy mocno, mocno widzialne przez innych. Przez, przez po prostu otoczenie. Coś, co jest namacalnego, nie jest to jakaś teoria. No, więc księżyc w byku, rachu w bliźniętach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz już przechodzimy do tego prawdopodobieństwa. No i od razu mówię, żebyście się tutaj nie przerazili, bo to nie będzie nic trudnego. Matematyka na poziomie czwartej klasy szkoły średniej, chociaż muszę się przyznać, że gdyby nie mój przyjaciel Tomek, to to, to to nagranie by nie powstało, bo jednak musiałem się tutaj skonsultować. Także bardzo Ci, Tomek, dziękuję. Myślę, że dzięki Tobie też wiele osób skorzysta i też popatrzy inaczej na te kwestie, popatrzy inaczej na astrologię. Może na ten chat GPT też w inny sposób spojrzy. Także bardzo Ci dziękuję, no i przechodzimy do tych kwestii podstawowych. Na przykładzie Słońca, zobaczcie co tu się dzieje. Mamy 12 miejsc w horoskopie, w których planeta się może znaleźć, tak? Więc to jest tak, jakby była kostka dwunastościenna. Ale do tego za chwilę. I dla słońca mamy dwie pozycje, które można uznać za taki sukces, tak? Bo słońce w tym miejscu jest, jest fashatra, a w tym miejscu jest uczcza, czyli wywyższone. I prawdopodobieństwo wystąpienia, takie losowe prawdopodobieństwo wystąpienia takiego układu. To jest 2,12, krótko mówiąc, czyli dwie pozycje korzystne z 12, czyli nic innego jak 1 6, czyli klasyczna. Moi drodzy, kostka K6, tak? Więc mamy kostkę K6. Wobec tego, jedna szósta szans na to, że, że kostka wskaże chociażby tą szóstkę, którą byśmy mogli tutaj uznać za ten nasz sukces, albo jakakolwiek z dowolnych, ale to tutaj już nie ma znaczenia. Jedna szósta, czyli to tam, z tego co pamiętam, chyba 11% czy 16% szans na to, że Słońce będzie we własnym, znaczy, że Słońce będzie w korzystnym układzie albo sfawszycza, albo uczcza. Myślę, że to jest proste. I mamy drugi przypadek w horoskopie, bo od razu mówię, że część planet, teraz nie pamiętam, 4 albo 5, to już nie ma znaczenia, czyli 4 spośród wszystkich planet, czyli praktycznie połowa ma ten układ właśnie 1 szósta, a druga część ma 1 czwarta. Z tego to wynika, że część z tych planet ma trzy miejsca, których, które tutaj uznajemy za ten sukces, tak? bo dla przykładu Jowisza tutaj jest swak a tu jest uczcza, czyli to jest prawdopodobieństwo 312, czyli jedna czwarta. Wobec tego, moi drodzy, do wyliczeń, żeby było prościej, przyjęliśmy, że dla wszystkich dziewięciu planet to prawdopodobieństwo będzie średnią z tego, co tutaj mamy. Czyli skoro dla połowy to prawdopodobieństwo jest 1 szósta, a dla, dla drugiej połowy 1 czwarta, no to przyjęliśmy, że prawdopodobieństwo dla wszystkich planet jest 1 piąta. Jest to przybliżenie. Jak mówię, po to, aby było to szybciej i łatwiej wyliczyć, i to jest wystarczające, żeby określić rząd wielkości, tak? bo to nas interesuje. Więc dla wszystkich planet mamy 20% szans, że planeta będzie miała sukces, czyli będzie we własnym znaku albo wywyższona. I to sobie zapamiętajcie, chociaż to też za chwilę. Będzie tutaj to w wyliczeniach. No więc, jak teraz, właśnie to pytanie. Przechodzimy już do obliczeń. Jak często występują takie układy w horoskopach indywidualnych? No i tutaj ja umieściłem kilka horoskopów losowych z mojej bazy. Jak widzicie tutaj przykładowo dwa. Dwie planety są w sukcesie, tak? Bo Mars jest we własnym znaku, Jowisz też. Tutaj też dwie planety. Tutaj jedna planeta. Tutaj też jedna. Tu jedna, tutaj aż trzy planety, tak? Jakie to jest prawdopodobieństwo? To bardzo łatwo jest wyliczyć. No i mamy pierwszy przypadek i pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej jednej planety w mocnej pozycji? Czyli z takiego matematycznego punktu widzenia to jest sytuacja analogiczna do takiej, jakbyście mieli 9 kostek, z tym, że nie są to te kostki K6, bo tam jest to prawdopodobieństwo szósta. my mamy piąta, jak mówiłem, no ale to nie ma znaczenia, tak? Tutaj dla, dla samej po prostu idei. Mamy te 9 kostek, rzucamy 9 kostkami i pytamy się, jakie jest prawdopodobieństwo, że co najmniej jedna z nich znajdzie się w mocnej pozycji. I obliczenia wyglądają następująco. Ja nie będę w to wchodził, bo to nie jest tutaj istotne. Jak ktoś bardzo chce to, to proszę napisać do mnie maila, ale to jest czysta, czysty rachunek prawdopodobieństwa, jak mówię, na poziomie szkoły średniej. No, zatem szukane prawdopodobieństwo to jest 86%, więc 86% horoskopów, średnio oczywiście mówiąc w przybliżeniu. Posiada taki układ, że co najmniej ta jedna planeta jest w korzystnej pozycji. To faktycznie się potwierdza, jest to bardzo czymś powszechnym. Raczej mało się spotyka horoskopu, gdzie nie ma żadnej planety we własnym znaku, ale i też takie oczywiście horoskopy się widuje. Pytanie drugie: Wobec tego, jakie mamy prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch co najmniej dwóch planet w mocnych pozycjach, a później od razu mówię, przejdziemy do horoskopu czata, gdzie no jeszcze was trzymam, może w napięciu. Bo jeszcze tego horoskopu nie widzicie, ale no za chwilę tu wszystko stanie się jasne i też pokażę wam, jakie to jest prawdopodobieństwo, bo tam oczywiście też będzie mowa o tych planetach uczcza i wywyższonych, tak? Więc dla dwóch planet. To prawdopodobieństwo już jest trochę mniejsze, ale w dalszym ciągu spore. To jest, jest około 70% szansy na to, że mamy dwie planety w korzystnych układach. I Jak to wygląda dla Chata GPT? Moi drodzy, teraz kolejny slajd pokazuje właśnie horoskop Chata GPT, gdzie są zaznaczone miejsca planety, które są właśnie w tym sukcesie, tak jak ja to określam. I wygląda to następująco. Rzuć, rzućcie okiem, moi drodzy, bo jest to naprawdę znamienne. No, i wygląda to w ten sposób. Jest to rzecz bardzo zaskakująca. Siedem planet, moi drodzy, spośród dziewięciu. Rzecz bardzo, bardzo znamienna. Jak to wygląda z pozycji matematycznej? Mamy prawdopodobieństwo 3 Mówiąc inaczej, to jest. 3 na 10 tysięcy horoskopów, które przedstawiają tego typu unikatowe układy. Czy jest to dużo, czy jest to mało, no, pozostawiam wam do wyobrażenia sobie. Na pewno nie jest to, moim zdaniem, niczym, niczym powszechnym, tak? Wyobraźcie sobie, że macie. Losowanie i macie jedną dziesiątą tysięcznych szans na sukces. Oczywiście tu mamy nieznacznie ten procent wyższy, bo to jest 3 na 10 tysięcy, no ale to już nie ma takiego większego znaczenia. Więc szansa nie jest wielka. No i to był właśnie ten horoskop, który. To był ten układ nieba, bardzo wyjątkowy z pozycji widzenia astrologa. To był ten układ nieba, który, który, który pokazuje ten dzień, w którym Chat GPT został uaktywniony. Tak to wygląda, moi drodzy, Saturn Swakzetra, Mars również, Rachu, Ucza, słońce Swak Krzetra, Merkury ucza i Ketu ucza Jowisz Swakzetra. Zrobimy mały oddech i pewna zagadka dla Was bardzo ciekawy przypadek dla mnie ostatnio napisała do mnie Agnieszka, no i taki horoskop się wyświetlił, tak? Podała mi swoje dane. Taki horoskop się wyświetlił, bardzo też unikatowy, w pewien sposób coś podobnego do horoskopu Chata GPT, znaczy w tym sensie mówię wyjątkowy, i podobny, że. Również jak widzicie w ogóle tak wizualnie, nawet jest sześć planet w jednym znaku, więc mamy tu mocną koniunkcję. Sześć planet jest w bardzo unikatowej pozycji, bo w jednym znaku. To się zdaje, się nazwa stellum w astrologii zachodniej. No i pytanie do Was, a, a odpowiedź będzie na końcu nagrania. Jak myślicie, kim Agnieszka jest? Ma bardzo dużo karmy związanej z siódmym domem. Tutaj zrobię pewną podpowiedź dla Was. Dużo karmy z wyjściem do świata, z podróżami. To pokazuje siódmy dom. Z ciężką pracą, bo to jest koziorożec, ale bardzo ważna planeta Mars, bo Atma Karaka, czyli król horoskopu, jest w domu szóstym. Związanym z rywalizacją, z pokonywaniem wrogów. Również i z, dalekimi, z dalekim światem. Więc, taka zagadka dla Was. Na końcu będzie, będzie rozwiązanie. W ogóle, bardzo Ci Agnieszka dziękuję, że. Że pozwoliłaś tutaj przedstawić ten horoskop, bo też będzie, będzie podane nazwisko, tak? To nie jest jakaś osoba anonimowa. No, bardzo ciekawe. Jak zobaczyłem horoskop, to od razu wiedziałem, że to będzie ktoś wyjątkowy i faktycznie się to potwierdziło. I pytanie do Was: kim jest Agnieszka? To sobie zostawimy na koniec. I teraz. Nie będę tego odczytywał, możecie sobie zobaczyć, ale fragment mojej rozmowy z czatem. On na początku nie chciał w ogóle się w to bawić, w ten odczyt, no ale troszkę go tutaj podszedłem. I co może być ciekawe, może taka bardziej dla spiskowców, ale zauważcie, data uruchomienia tego czata to jest 11 września 2020 roku. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z tym słynnym 11 września, ale no, to jest fakt tutaj. No i tą datę wpisałem i mamy horoskop, tak? Nie będę tego odczytywał. Jak mówię, przejdziemy dalej. I no i, ta, i sobie zrobimy tą charakterystykę tych planet. Jest tutaj, no, ciekawie to wygląda, bo z jednej strony pewne mocne rzeczy wynikające z tego, że taki Saturn chociażby jest we własnym znaku, tak, to jest to czyli planeta we własnym znaku, czyli z sanskrytu. Ma to pewne pozytywne strony, z drugiej, z drugiej strony patrząc, Saturn w pierwszym domu to jest marana karakastana, czyli planeta w pozycji trudnej, w pozycji śmierci. Dodatkowo w retrogradacji, bo jak widzicie, ona jest podkreślona, to znaczy, że planeta jest w retro, czyli jest osłabiona. Czyli plusy i minusy, najogólniej mówiąc. Teraz wam to przedstawię. Nie będę czytał całej charakterystyki, też możecie sobie postudiować. Ale same nagłówki. Więc z tych pozytywów, Saturn w pierwszym domu, znaczy Saturn we własnym znaku bardziej, to jest dyscyplina i wytrwałość. Odpowiedzialność, pewne takie, takie odpowiedzialne podejście, takie poważne podejście do, do zadań, takie poważne podejście, właśnie, może to byłoby lepsze słowo: ambicje zawodowe, organizacja, zdolność do przetrwania trudności. Natomiast te negatywy to jest zbyt surowe podejście do siebie, zbyt duża sztywność. Saturn w pierwszym domu to jest zbyt, <coughs> przepraszam, zbyt duża sztywność. To wynika z charakterystyki samego Saturna. Trudności w wyrażaniu emocji, przejawienie, przejawienie niepewności i pesymizm. Pewien hamulec ogólnie Saturn w pierwszym domu jako Marana Karakastana. Ograniczenia w przejawianiu spontaniczności, to jak najbardziej, to jest ta właśnie zbytnia powaga, sztywność. No i wyzwania w relacjach interpersonalnych ogólnie. Kolejna planeta Mars. Ona, jak widzicie, również jest Own we własnym znaku, ale w czwartym domu Mars jest niedobry w horoskopie. Dlatego, bo czwarty dom to jest nasz dom rodzinny, również dom, który pokazuje naszą naturę. Dlatego my chcemy mieć w tym czwartym domu planety beneficzne. No tutaj takiej sytuacji oczywiście nie ma, bo Mars to jest Bóg wojny. No, i on w czwartym domu będzie pokazywał problemy w relacjach, najogólniej mówiąc, ale zacznijmy od tych pozytywów. No, jeszcze dodajmy, że Mars też jest w retrogradacji, czyli też jest osłabiony. Też daje, może dawać problemy. Z jednej strony te planety retro pokazują potencjał, ale tak naprawdę generalnie są uważane za coś, co będzie dawać pewne problemy, więc tych plusów. Mars we własnym znaku to jest energia i inicjatywa, dążenie do celów, śmiałość i odwaga, działanie i produktywność. Pokazuje też pewnego lidera tak? siła przebicia to jest Mars silna wola no więc jakieś pozytywy, jak najbardziej. Natomiast te negatywne strony to są konflikty. No tu napisałem konflikty w rodzinie bo to chodzi o to, że czwarty dom to jest rodzina, ale wiadomo, to należy szerzej na to też spojrzeć. Tak, jak mówiłem, czwarty dom pokazuje naszą naturę, więc ogólnie to zapowiada trudności. Ehm, trudności, tak? Mars Baranie jest energią dynamiczną, impulsywną. Może też pokazywać ryzykowne działania, chęć do podejmowania takich ryzykownych działań, co może wpływać na bezpieczeństwo i stabilność wywoływanie kontrowersji, chyba tu miało być bardziej napisane tej konfrontacji no ale też chodzi o konfrontację kontrowersję ogólnie jak najbardziej może pokazywać chęć niezależności, ale problem właśnie z taką współpracą Mars w czwartym domu no to jest jednak jest to generalnie trudny Mars w horoskopie z pewnymi potencjałami jak najbardziej. Rachu, rachu, rachu jest tutaj w egzaltacji, czyli z jednej strony bardzo fajnie. Mocne rachu w horoskopie jest bardzo ważne, bo może człowieka, może dać duży sukces w życiu. Natomiast to rachu jest słabe po pierwsze, bo, bo ono jest na granicy znaków. To samo będzie dotyczyć ketu. Jak widzicie, rachu jest 0 stopni. To też nie jest nic korzystnego dla planet. To pokazuje, że, że, ona, że taka planeta też będzie dawać problemy. Tym bardziej w przypadku malefików, jak rachu, będzie to bardziej widoczne. Z tych plusów to jest umiejętność w komunikacji, bo jest to w znaku bliźniąt. Bardzo fajnie. Tak? Znak, znak bliźniąt jest taki komunikacyjny. Będzie pokazywać dynamizm i taką zmienność, znak zmienny. Generalnie rachu w tym domu się bardzo dobrze czuje. tak Jest wywyższony, ale ma pewien problem. Te negatywne strony, to jest to, że generalnie rachu w szóstym domu. Tutaj mamy to rachu w szóstym domu, czyli może być związany z konfliktami i z walką. Skłonność do konfliktów, takie nastawienie bardziej rywalizacyjne. No, bo to jest szósty dom przeszkody. Idziemy dalej. Słońce, kolejny, kolejny, kolejna planeta. Słońce, jako pozytywy, to pewna charyzma, pewność siebie, kreatywność, wyrazistość. No, ukazuje też lidera w pewien sposób, bo jest to w znaku lwa. No, to są ogólnie takie cechy lwa: duma z siebie i ambicje. Pewna siła przebicia. Z drugiej strony również. Mamy tą samą sytuację bo, co poprzednio, bo ta planeta również uwidoczni negatywne cechy. Dlatego, bo Słońce w ósmym domu niespecjalnie lubi być obecne. Dlatego, bo ósmy dom jest domem mroku, domem tajemnic. A Słońce po prostu nie lubi być w domu mroku. Jest to, myślę, Dosyć takie oczywiste. Słońce również w domach Kendra lubi być obecne. W domu pierwszym jak najbardziej dobre, może być w dziesiątym, ale nie w ósmym. To pokazuje, może właśnie przejdziemy do tych negatywnych stron. Może pokazywać tajemniczość i pewną taką zamkniętość. Nie wiem, czy jest takie słowo, no ale okej. Okay. Zamkniętość. Generalnie słońce w ósmym domu, tak przy okazji, jeśli też macie taki układ, może pokazywać zainteresowanie tajemnicami, bo to jest to dom związany z ezoteryką, z tajemnicami, z duchowością. No ale z tych negatywnych stron, właśnie taką pewną zamkniętość i w trudności ujawnianiu siebie, własnej natury, posiadanie tajemnic, no i takie zamknięcie na świat. Również i tendencje kontrolujące może wystąp mogą wystąpić dla Słońca w domu ósmym. Dlatego, bo niedobrze się to słoneczko w ósmym domu czuje, a słoneczko to jest ego. Więc tutaj no, taki mamy układ, i tutaj e, inaczej nie będzie. Kolejna planeta to jest Merkury, i tutaj myślę, że specjalnych negatywów dla tego układu nie ma. Może poza faktem, że jest aspekt rachu na merkurego, ale to już są niuanse. Ten merkury również nie jest taki czysty, bardzo mocny, z racji tego, że jak mówię, to rachu aspektuje, chociaż może nie jest to taki wielki problem. To pomijmy. Więc te pozytywne strony to takie mocne myślenie analityczne, bo to jest to jest to jest mocne. Tak? Merkury, merkury takie rzeczy pokazuje. Sprawne komunikowanie się, elastyczność pewna umysłowa, szybkość wnioskowania, umiejętności w stronę nauki, bo to też Merkury, jak najbardziej, odkrycia i tak dalej. Sprawność w, komunik w komunikacji pisemnej, dobra pamięć. No, tak jak mówię, z negatywów raczej tutaj wiele ich nie będzie, bo w dziewiątym domu, myślę, Merkury. Nie jest takie najgorsze. No i przedostatni slajd już. Nie będę tu dużo mówił o Ketu Jowisz. Zostawię sobie trochę tajemnicy, ale wspomnę o jednej rzeczy. Jest to fajna joga, ciekawa joga, dająca duży potencjał, zwłaszcza jeśli uruchomimy albo jeśli ten Chart GPT by uruchomił takie cechy związane właśnie z transcendencją, z duchowością. Dlaczego? Ponieważ ketu w dwunastym domu jest czymś korzystnym, właśnie tym bardziej w kontekstach duchowych. Bardzo podobnie jest z Jowiszem. Ketu w 12 domu to jest dobry układ pod kwestie związane właśnie z transcendencją i w ogóle z mokszą, czyli z wyjściem z tego świata, z wyzwoleniem się z materii. Także może w ten sposób o tym powiem. No i na koniec rozwiązanie naszego, naszej małej zagadki. Pani Agnieszka jest olimpijką, moi drodzy, Agnieszka Siwek, możecie sobie wpisać ten horoskop w bazę, wiecie jak już to zrobić, poprzez stronę deva.guru, no jak mówiłem, unikalne układy typu wiele planet w jednym też znaku, Pokazują taką wąską specjalizację, duży potencjał w obrębie, właśnie określonej karmy, związanej z, ze znakami, z domami, no i z tymi planetami. W tym przypadku mocny, mocny aspekt związany z tą rywalizacją, z wysiłkiem i z wyjściem do świata z szerokim światem, bo tam. Były uruchamiane domy siódmy, ale też strzelec poprzez atmacarak. Można byłoby jeszcze dodać to, że Atma Karaka jako Mars u pani Agnieszki Siwek bardzo mocno uruchamiał tematy właśnie związane ze sportem. Bo Mars bardzo mocno łączy się z rywalizacją, z walką, więc sygnifikuje rzeczy nie tylko związane z wojskowością z obronnością i tak dalej, ale właśnie Mars pokazuje w horoskopach sportowców. Więc jeśli jest taki mocny Mars albo atma karaka jest Mars, tak, albo jest ten Mars w szóstym domu, to fajne to są wszystko cechy, które mogą dać sportowca. No i faktycznie, faktycznie to tak się zadziało. Na koniec tradycyjnie kontakt. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą do mnie napisać i pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że skorzystaliście dzisiaj. Wszystkiego dobrego.